teraz zaatakuję przeciwnika. Mam tutaj 32 na 11, więc zapewne się uda. I od razu to robię. Tutaj oczywiście przesuwamy się, żeby iść do przodu. Tutaj jest akurat mój sojusznik, więc jak go zaatakuję, take over if allied. To jest ok, żeby tak robić. To po prostu sobie jak najbardziej jesteśmy w jednej drużynie i tak się robi. Te jego jednostki przeszły do mnie. On teraz może mnie zaatakować tutaj, to by mu się pewnie udało, ale może jeśli ja dam 11 jako pierwszy, 10 jako pierwszy, tutaj będzie 21, może mi tego nie zabierze. Tutaj dalej do przodu, ale na wszelki wypadek muszę też zbudować trochę golda. Tu dam 6, tutaj dam 3, to znaczy, że w sumie tutaj będzie... Tak to rozkładam, żeby nie płacić za dodatkowe jednostki po prostu. Tutaj też staram się coś takiego sprawdzać, żeby nie przeholować. Tutaj będę budował kulturę. O, tutaj trzeba to już powoli brać. Teraz się zastanawiam, czy zaatakować tego i tego, czy na przykład to już przejąć. I myślę, że tutaj szóstką zaatakuję. A tutaj trójeczką weźmie, a dwójeczką. I tak. Kto pierwszy będzie miał ruch? No niestety on. Teraz jest zima, więc będzie płacone. Jest 34 golda. Jest 35. To znaczy, że ta 47 zrównoważyła się mniej więcej z tym, co jest tutaj, czyli 42, no i tutaj zapłaciłem coś ekstra, i tutaj coś ekstra, i tutaj, ale tutaj to już szczegóły, tutaj najwięcej. Ok, więc teraz znowu nowa pora roku, no ja prę do przodu moimi jednostkami. Tutaj trzeba jeszcze jakieś jednostki więcej przenieść, ponieważ to może być rebelia. Wtedy je przeniosę. No generalnie chcemy iść do przodu i chcemy tutaj rozwalić tego przeciwnika, ile się da. Nie będzie to proste, ponieważ jakoś tak nie skupiam się bardzo na tej grze, tylko trochę na kręceniu filmu. Więc nie jestem jakoś do przodu. Ok, więc trochę się wytłumaczę, dlaczego teraz tutaj zmieniłem kulturę. No już kiedyś mówiłem, że na 4. Gdy jest już 4, to warto na kulturę przerzucić i tyle. I teraz te takie prowincje tutaj, one nie będą widzieć wojny. Więc tutaj nie chcemy też, nawet nie przenosimy za dużo armii, więc te jednostki stąd, one nie będą walczyć, więc można je na przykład stąd już przenieść tutaj, żeby kiedyś zawalczyły. A tu tylko po prostu będą się rozbudowywały i czasu do czasu, no, golda budowały. Tutaj mogę po prostu teraz wybudować farmę, ponieważ dwie tury ona się wybuduje i w zimie już będę miał dodatkowe